Tak więc po wyjaśnieniu głównej fabuły Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin przyszła pora na wyjaśnienie wszystkich zakończeń, jakie ta gra ma nam do zaoferowania, a na pewno będzie o czym rozmawiać. Dodatkowo trochę głębiej rzucimy sobie okiem na kwestię tego, po jakim zakończeniu oryginalnego Security Breacha Ruin ma miejsce, to będzie dosyć ciekawa kwestia. Także cześć wszystkim, z strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym to właśnie zajmiemy się wszystkimi zakończeniami FNAF Security Breach Ruin, a także co nieco powiemy sobie o tym, po jakim zakończeniu oryginalnego Security Breacha miejsce ma Ruin. Zatem jeszcze nim zaczniemy, stawcie jeszcze suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem, wpadnijcie na mojego Instagrama, TikToka i Spotify'a, wszystkie linki będzie w opisie tego filmu, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Tak więc Ruin posiada w sumie trzy zakończenia, natomiast jeżeli nie widzieliście jeszcze mojego poprzedniego filmu z wyjaśnieniem całej tej głównej fabuły Ruin, gdzie nie przywiązywałem aż takiej wagi do zakończeń, to może lepiej obejrzyjcie ten film wcześniej, no chyba że nie chcecie, tak więc zapraszam dalej. I zanim przejdziemy do tematu tych głównych zakończeń, zajmę się jeszcze jedną rzeczą, której nie zrobiłem w poprzednim filmie, to trochę głupie z mojej strony było, tak szczerze teraz myślę. Ponieważ pojawia się tutaj pewna kluczowa rzecz, a mianowicie, żeby wykminić w ogóle, po którym zakończeniu oryginalnego Security Breacha miejsce ma Ruin. Ponieważ wbrew pozorom to nie jest aż takie oczywiste, a sam przez długi czas myślałem, że to wszystko dzieje się po endingu z Aftonem, co w sumie może mieć trochę sensu, ale z drugiej może nie do końca. Ponieważ niby początkowo tamten ending był przedstawiony jako ten true ending, ale z kolei rzeczy, które przedstawia Ruin, trochę nam tą opcję wykluczają i za chwilę trochę rozwinę ten temat. No i dobra, żeby określić, po jakim zakończeniu miejsce ma Ruin, musimy przenieść się do jednego z zakończeń DLC, czyli do zakończenia z Fredbearem, i za chwilę wam je przedstawię i powiem, dlaczego jest ono aż tak ważne. Tak więc gra ma trzy zakończenia i zacznijmy od tego teorii najlepszego, good endingu, który w ogóle ciężko jest nazwać w ten sposób. Ponieważ w chwili, kiedy pod koniec gry Cassie przychodzi do Freddy Fazbear's Pizza Place, a tam nieoczekiwanie spotyka Mimika, który wówczas podawał się za Gregorego, po przyjściu Roxy ta rzuca się do ucieczki. Zatem, żeby zdobyć to zakończenie, podczas ucieczki przed Mimikiem, zamiast skręcać w prawo, musimy skręcić w lewo, aż dobiegniemy do makiety Fredbeara. Wówczas musimy założyć maskę i... no cóż, mamy ending, przenosimy się tutaj. Generalnie wszyscy są zadowoleni, a Gregory mówi: hej Cassie, znalazłem kryjówkę. Poza tym myślę, że ten ending naprawdę fajnie nawiązuje do dwóch endingów z podstawki, czyli endingu z Burntrapem, a także endingu z Princess Quest, ponieważ bohaterowie podstawki po prostu siedzą sobie na tej polanie i chillują, tak? Co więcej, sam fakt, iż z Gregorym siedzi tutaj Vanessa, dość mocno nawiązuje właśnie do zakończenia Princess Quest, gdzie Vanessa jest wolna i ucieka z Gregorym i z Freddym, czytaj, z głową Freddy'ego. Wobec czego te dwa endingi dość mocno nakładają się na siebie, właśnie przez jej obecność. Poza tym w obu zakończeniach oni jedzą lody. Vanessa je lody i to też jest jasna analogia. Wobec tego, czy zakończenie z Princess Quest jest tym kanonicznym i głównym, a nie zakończenie z Burntrapem? W sensie nakłada się tutaj bardzo wiele rzeczy, obecność Vanessy, czy chociażby rozwalony Freddy, bez głowy. Tylko pojawia się tutaj jedno ale, mianowicie przez prawie 2 lata ending z Aftonem był uznawany za true ending, ponieważ pojawiał się tutaj Afton, było to właśnie to największe zakończenie, jakie ta gra miała do zaoferowania, a co więcej, miała prawdziwą cutscenkę, a nie kilka obrazków komiksowych. No i w razie czego pamiętajcie, że to tylko teoria, ale zdaje się, że jest to najbardziej prawdopodobna opcja ze wszystkich, jakimi możemy dysponować. A teraz przejdźmy do całej reszty zakończeń. Istnieje także drugie zakończenie, które omawiałem już w poprzednim filmie, gdzie Cassie ucieka do windy, następnie łączy się z Gregorem, który wyjaśnia jej wszystko to, co się tutaj wydarzyło, że to tak naprawdę nie on potrzebował pomocy, tylko był to Mimik. Wtedy nie wiedział, że to Mimik, ale tak, był to Mimik, który podszywał się pod Gregorego. I generalnie Cassie, wyłączając MXES, uwolniła Mimika, który teraz jest wolny, a Gregory nie może ryzykować, winda spada w dół. Cassie, no nie wiadomo, co się z nią dzieje i pod koniec słyszymy jeszcze Roxy, która wypowiada jej imię. I przy tej cutscence także chciałbym się na moment zatrzymać, ponieważ w internecie natrafiłem na mega ciekawą teorię związaną z tym zakończeniem, która mówi, że Gregory przemawia do nas tylko do jednego momentu i że tak naprawdę to nie on odciął windę. I już zaraz wam to pokażę. Generalnie teoria opiera się na tym, iż w chwili, kiedy Gregory mówi, miejsce ma taki dziwny przeskok, takie zaburzenie dźwięku. A jeżeli do końca tego nie słyszycie, to zauważcie na to, że kiedy spojrzymy sobie na napisy, które są w grze, zobaczymy, że w tym momencie pojawiają się dwie kwestie dialogowe Gregorego, które są 2 razy oznaczone jako Gregory. Zazwyczaj, jeżeli coś takiego dzieje się w grze, to pojawia się jedna kwestia albo jeden podpis do kilku napisów, a nie 2 oddzielne napisy,
oddzielnie podpisane jako Gregory. Jak widzicie, coś tu się mocno nie zgadza. Wobec tego teoria jest taka, iż Gregory mówi po prostu do pewnego momentu, ale później komunikację znowu przejmuje Mimik, który ponownie mimikuje się w Gregorego, o ile jest taki czasownik. I sam stwierdza, że to przecież nie twoja wina, ale wiesz, nie możemy ryzykować i odcina windę. Generalnie tak jak wszystko to tylko teoria, spokojnie, ale... kurde, myślę, że coś może w tym być. Aczkolwiek istnieje jeszcze jedno mega ciekawe. Można by je nazwać secret endingiem? Aczkolwiek wszyscy określają je jako scooping ending. Tak więc, aby otrzymać scooper ending, musimy cofnąć się do stacji sterowania kamerami i odnaleźć kamerę, na której zobaczymy te drzwi, a następnie te drzwi będą odblokowane, a w trakcie endingu Mimik nie pojawi się w swojej zwyczajnej wersji jako po prostu endoszkielet, a będzie w tym kostiumie. Następnie podczas ucieczki wspomniane drzwi będą otwarte, my będziemy musieli przez nie przebiec i dostaniemy się do scooping roomu, gdzie Cassie zamknie się w pomieszczeniu za szybą, wciśnie czerwony przycisk, a Mimik zostanie, nie wiem, zeskupowany. I na ten moment chciałbym także bardzo mocno zwrócić uwagę na ten strój Mimika. I tutaj ponownie musimy odnieść się do książek. Jest to poniekąd niezbędne, ponieważ wcześniej Mimik w grach się nie pojawił, a pojawił się właśnie w książkach, gdzie był postacią poniekąd zmiennokształtną, która nosiła także wiele kostiumów, takich jak kostium lwa czy kostium niebieskiego psa. Jeżeli spojrzymy na ten strój, który Mimik ma w tym zakończeniu, to zauważymy tutaj właśnie elementy stroju lwa, a także niebieskiego psa. Twoją drogą, Boże, jaki ten kostium jest idealny. I w ten właśnie sposób przedstawiają się wszystkie trzy, tylko trzy endingi FNAF-a Ruin, DLC, Security Breach, tak? Myślę, że to jest idealny moment, aby pospekulować trochę na temat tego, co będzie się działo później i czy być może Mimik w tym stroju jeszcze powróci. I ku temu wszystkiemu pomóc może jedna ważna rzecz. Tak więc po cudzysłowie zhakowaniu gry, a następnie wejściu do miejsca, które opuszcza Mimik pod sam koniec gry, zobaczymy walające się tam... stroje animatroniczne? Poniekąd chociażby przypominające kostium takiego Glitztrapa. Są one bardzo charakterystyczne i nigdy wcześniej nie widzieliśmy czegoś takiego. One dosłownie wyglądają po prostu jak kostiumy, które mógłby założyć nie tylko człowiek, ale także endoszkielet, jak na przykład Mimik, jak widzimy w jednym z zakończeń. On po prostu założył na siebie jeden z tych fajnych strojów leżących na zapleczach. I szczerze, to jest tylko taka moja spekulacja, ale patrząc na to wszystko, że te stroje były tutaj zaprojektowane, leżały sobie tutaj po prostu, i nie widzimy ich tak naprawdę w samej grze, chyba że właśnie bardzo się postaramy, żeby je zobaczyć, to jeżeli w którejś z kolejnych odsłon FNAF-a, kiedy Mimik powróci po ucieczce z Pizzaplexu, która myślę, że ma miejsce po obu tych prawdziwych zakończeniach, ponieważ w Bad Endingu oczywiście, że on ucieka, ponieważ najprawdopodobniej atakuje Cassie i jest teraz wolny, tak jak stwierdził Gregory, ale być może w Scooping Endingu także ucieka, ponieważ kiedy Scooper atakuje go w stroju, kiedy strój opada, Mimika już tam nie ma, więc albo uciekł, albo Scooper go wyrwał stamtąd? No cóż, nie widzieliśmy ciała, więc nie wiemy. Ciała, endoszkieletu. Najprościej mówiąc, podejrzewam, iż Mimik będzie głównym antagonistą kolejnych gier. I być może te pozostałe stroje walające się na zapleczach, być może będą jakimiś dodatkowymi, nowymi animatronami? W sensie, nie wiem, pojawią się jakieś nowe endoszkielety czy coś, które będą, nie wiem, przydupasami Mimika w kolejnej części. Szczerze, naprawdę bardzo chciałbym zobaczyć coś takiego i myślę, że ma to naprawdę spory potencjał, plus... być może wprowadzi trochę więcej grozy do serii, której naprawdę brakuje i to nie tylko moim zdaniem. W sensie, popatrzcie sobie tylko na te stroje, czy to nie jest idealny potencjał na zrobienie jakiejś nowej gry w jakiejś zupełnie innej placówce, która nie będzie tak wybuchana jak Mega Pizzaplex, a po prostu trochę więcej grozy do serii, której... naprawdę brakuje i to nie tylko moim zdaniem. W sensie, popatrzcie sobie tylko na te stroje, czy to nie jest idealny potencjał na zrobienie jakiejś nowej gry w jakiejś zupełnie innej placówce, która nie będzie tak wybuchana jak Mega Pizzaplex, a po prostu będzie czymś jak za starych dobrych czasów, czymś znacznie mniejszym, bardziej minimalistycznym, ale jednocześnie bliższym duchowi serii? Myślę, że to by było naprawdę świetne i sam chciałbym coś takiego zobaczyć po tych wszystkich latach. W każdym razie to właśnie były endingi w FNAF Security Breach Ruin.
No i w tym miejscu pozostaje nam jeszcze temat Mimika, aczkolwiek jemu poświęcę oddzielny materiał, który na kanale pojawi się jutro bądź pojutrze. No i będzie on naprawdę mocny, ponieważ objaśnimy sobie całą historię tej postaci i odpowiem sobie na pytanie, kim właściwie jest, skąd się wziął i co może zrobić w przyszłości. W dzisiejszym materiale to byłoby już na tyle, wielkie dzięki za oglądanie. Zostawcie suba na kanale, a także kciuka w ręce pod tym filmem, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Podnieście do mojego Instagrama, TikToka, a także Spotify'a, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. A my tymczasem słyszymy się w kolejnych materiałach. Mówi do Zomandar, trzymajcie się, cześć!